Kochane dzieci, przed kilkoma laty, jak wspominałem na rozpoczęcie mszy świętej, zostałyście przyniesione do kościoła, aby został udzielony wam sakrament chrztu świętego. I wówczas świece, podobne jak dziś trzymacie w swoich dłoniach, trzymali wasi rodzice, bądź chrzestni, także one zostały zapalone od tej dużej świecy, świecy paschalnej, która symbolizuje w Kościele Chrystusa Zmartwychwstałego. Dzisiaj same taką świecę trzymacie w dłoniach. I przy tej zapalonej świecy już same odnówcie zobowiązania i przyrzeczenia wyrażone podczas tamtego sakramentu, sakramentu Chrztu Świętego. Pytam zatem każdego z was, czy wyrzekasz się grzechu, aby żyć w wolności dzieci Bożych? Wyrzekasz się. Czy wyrzekasz się szatana, który jest głównym sprawcą grzechu? Czy wyrzekasz się wszystkiego, co prowadzi do zła, aby ciebie grzech nie opanował? Czy wierzysz w Boga Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi? Wierzę. Czy wierzysz w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, a naszego Pana, narodzonego z Maryi Dziewicy, umęczonego i pogrzebanego, który powstał z martwych i zasiada po prawicy Ojca? Wierzę. Czy wierzysz w Ducha Świętego, Święty Kościół Powszechny, obcowanie świętych, odpuszczenie grzechów, zmartwychwstanie ciała i życie wieczne? Wierzę. Taka jest nasza wiara. Taka jest wiara Kościoła, której wyznawanie jest naszą chlubą w Chrystusie Jezusie, Panu naszym.